Cześć, witajcie, Jan Pasiński, Piwna Kompania, no i dzisiaj wstęp do ważenia piwa. Ale do ważenia nie byle jakiego, gdyż do pilsa. Pilsa czeskiego, niefiltrowanego. Ponieważ taki właśnie styl mam ochotę, chęć oraz... no. Mam nadzieję, że uda się go uważyć po prostu, to piwo. Słuchajcie, wstęp tak naprawdę, jeżeli chodzi o opisanie składu słodów, składu chmieli, drożdży, a także koncepcji, jak to ma wyglądać. Już kilka razy takie coś robiłem. Wydaje mi się, że to jest dobry pomysł na zrobienie fajnego ciągu znów kolejnego materiału w serii właśnie zważenia domowego. Także zaczynam już raz. Jeden materiał zważenia pilsa robiłem, ale w sumie podsumowując również tamten materiał, Potem na czas już degustacji, doszedłem do wniosku, że kilka rzeczy może wypadałoby poprawić. No i dzisiaj jest ten czas, że właśnie na poprawienie tych spraw kilku w pilsie. Plus wtedy obiecałem, że do tego stylu jeszcze wrócę. Trochę czasu minęło, ale jednak wracam do tego tematu, bo brakuje mi pilców. Brakuje mi naprawdę fajnych, czeskich, porządnych, niefiltrowanych pilców, takich, takich jak zawsze mam okazję pić, jak jestem na wizycie, właśnie u naszych południowych sąsiadów. A jako, że w najbliższym czasie nie zapowiada się na to, żeby można było wyjechać do Czech, gdziekolwiek, nie za bardzo wyjechać, a tym bardziej sobie usiąść w hospodzie przy piwku, no to właśnie jest jakby najwyższy moment na to, żeby uważyć to piwo, bo zanim ono będzie gotowe, no to kilka miesięcy ładnych jeszcze minie. Dlatego pora najwyższe zabrać się za ważenie. No, mam nadzieję, że się uda, chociaż ostatnio troszeczkę ciężko z czasem było, ale przynajmniej zobaczycie. Nową kuchnię moi drodzy. Nową kuchnię, i zobaczycie, jak tam mi się będzie gotowało. Ważyło pierwszy raz, ponieważ tam jeszcze ani jednego piwa nie robiłem. Także to już będzie premiera w nowej kuchni, ale to w następnym materiale. A dzisiaj, jeżeli chodzi o skład, no to moi drodzy, zaczynam oczywiście od tradycyjnego składu, składnika słodu, jeżeli chodzi o, o pisa, czyli mianowicie słód Pilzneński. No przepraszam, tu monachijski akurat wyciągnąłem. Tu mam słód Pilzneński. Tu mam 3 kg. Tego słodu. E, to jest klasyczny słód pliznieński premium barwa 3.5 EBC Weiermann. E, 3 kg to jest postawa. Tyle dokładnie pójdzie na pewno całe 3 kg e, do ważenia. Plus do tego, uwaga, mam tutaj słód monachijski. E, co prawda monachijski tu mam z tego co pamiętam 2 kg. Nie jest opisane, ale tak z lżejszy to musi być 2 kg. Z tego biorę kilogram. Idzie do tego piśnika. Kilogram zostawiam, ponieważ Drugie piwo, jakie zamierzam ważyć, to będzie black ipa. Kiedyś robiłem mega, wydaje mi się, że wyszło naprawdę fajnie, smacznie. A poza tym lubię black ipki, um, trochę mi ich brakuje. Tak stwierdziłem, że black ipę również zamierzam sobie ważyć, to będzie druga, druga warka, jakby drugie piwo. Dlatego kilogram biorę stąd, kilogram zostaje na drugie. Cudmo na to jest drugi kilogramowy zasyp. Uwaga! I teraz wchodzimy w strefę dodatków. Brakuje mi tutaj jeszcze jednego, może od razu o nim powiem, bo zapomnę. Został do góry właśnie w kuchni. Słuchajcie, a mianowicie, jako że zawsze jak jestem w Czechach, to najbardziej mówiąc szczerze, uwielbiam niefiltrowane dwunastki, po prostu czeskie niefiltrowane dwunastki, jedenastki też oczywiście. No i właśnie doszedłem do wniosku, że w takim razie idę w tą stronę, chcę niefiltrowaną dwunastkę, ewentualnie jedenastkę. Ale będę właśnie celował gdzieś w 12-12,5 belgii. No i właśnie, dlatego dodam do tego wszystkiego płatki osiane błyskawiczne. Żeby na pewno piwo było mętne, żeby nieco było gładsze. Taki jest mój plan. To również myślę, że powinno całkiem fajnie na pianę wpłynąć, ale to potem przy ważeniu już będę o ten temat mówił. Także płatki osiane błyskawiczne również polecam do tego pilsa. No i do tego dodatki, jeżeli chodzi o słody takie specjalne, tak to nazwijmy. Słód zakwaszający tutaj poleci, to jest... 100 gramów zaledwie, ale myślę, że e, taka ilość swobodnie wystarczy do tego typu piwa. 100 gramów e, ro, powinno zrobić tu robotę, przyda się na pewno. E, także mamy w tym momencie, będzie 4,6... Mm, 4, to e, no w sumie z płatkami liczę, dobra, to bez płatków 4,1. No i tutaj mam 0,2 słodu karamunik. Słuchajcie, typu Wireband również typ dwójka 110-130 do 130 EBC 200 gramów. Czyli łącznie zasyp na pisa, taki klasyczny, bez płatków. To jest 4,3 kg. Taki idzie zasyp. Myślę, że z tego gdzieś tak pewnie pirazy drzwi myślę, że może wyjść około 15 litrów. Tak, tak sobie myślę. Chociaż zobaczyć czy dokładnie, bo wolałbym. Tu mam te baniaki, myślę, że to widać w kadrze, z tego co pamiętam, tu mam te baniaki duże do 25 litrów, tam w środku są te właśnie piętnastki, ale chciałbym się zmieścić, no chyba, że dodam troszeczkę mniej zasypu, hmm. odejmę może repizeńskiego, z tego względu, że chciałbym to piwo potem, oczywiście w czasie fermentacji, co jest najistotniejsze w tym momencie przy dolniaku, Zawsze fermentacja jest najistotniejsza, ale przy dolniaku też totalnie jest najistotniejsza. No to chciałbym wrzucić fermenter po prostu do lodówki. Poza kadrem, wy tego nie widzicie, stoi właśnie tu lodóweczka, której trzymam na co dzień piwo, po prostu, żeby mieć zawsze schłodzone pod ręką. Ale właśnie na czas tutaj fermentacji zamierzam włożyć ten baniaczek tam 15-litrowy. On idealnie się mieści. Ten też się mieści, ale muszę więcej półek wyjmować. A tak to mniej piwa, będą się wyjąć. Także wejdzie ten baniaczek. No i chcę się zmieścić właśnie w tym jednym małym baniaku, żeby to wszystko weszło. No i do tego, także ewentualnie jeszcze skoryguję delikatnie, żeby na pewno być pewien, że tylko ten mały baniak wykorzystam. Jeżeli chodzi o chmielę, Saz 30 gramów. Chmiel Agnus, również czeski, chmiel Agnus 30 gramów. Plan jest taki, że sals idzie zdecydowanie bardziej na smak i aromat pod koniec gotowania, agnus idzie zdecydowanie bardziej na goryczkę. Z tego, co kojarzę, agnus ma miał około 9,5% alfa kwasów. Saza nie pamiętam w tej chwili zupełnie, także nie będę ściemniał, ale Saz ma po prostu nadać taki właśnie czeski, przyjemny aromat tego piwa. Nie będę również robił tutaj, czego robiłem przy pierwszej warce i czego potem żałowałem, nie będę robił chmielenie na zimno. Doszedłem do wniosku również już wtedy, że nie ma to w tym momencie sensu, nie chcę tego robić, zostawiam taki aromat jak będzie, ten balans, żeby był odpowiedni. Dobra, powiem, zanim się rozgadam jeszcze bardziej. E, Drożde W3470. E, Tej również idą na. Fermentację. Myślę, że spokojnie tutaj 11,5 gramów powinno wystarczyć, z tego co liczyłem, właśnie, że będzie koło 12. Koło 12 BLG i tamte, nie wiem, 13, 14 do 15 litrów to powinno wystarczyć, żeby to zrobić. Zwłaszcza, że nie będzie za mocny, za mocny ten jednak ekstrakt, za wysoki. No dobra, wiem, że niektórzy pewnie powiedzą, że może za mało, ale zamierzam zrobić porządny. Porządny starter po prostu drożdżowy z tego, żeby rehydratację fajną przeprowadzić, no i że właśnie to wszystko potem dobrze ruszyło. Także to jest podstawa. No, i jeżeli chodzi o to, co wcześniej mówiłem na temat chmielenia, nie będę robił tutaj chmielenia na zimno. Przy pierwszej warce to zrobiłem, potem tego żałowałem, ponieważ w czasie dodawania chmielu to piwo mi się po prostu utleniło. Potem na pewno, żeby mi dofermentowało na koniec, niepotrzebnie podniosłem nieco temperaturę. To spowodowało też, że ta fermentacja na koniec ruszyła i potem aromat nie był taki idealny, jak bym sobie tego życzył. Także teraz, będę trzymał w lodówce, cały czas, jednolita temperatura, bez dodawania chmielu na zimno. Co również ważne, doszedłem do wniosku, bo wtedy pamiętam, że gotowałem piwo 90 minut. Niektórzy oczywiście mówią, że 60 to zdecydowanie za mało. No więc niektórzy nawet proponują, że 120 minut na pisa powinno być OK. Ja wtedy doszedłem do wniosku, że 90 to jest op... zgoda między jednym a drugim biegunem, więc 90 będzie spoko. E, spoko, a teraz doszedłem do wniosku, że nie, 90 to jest za długo. Ja chcę mieć jaśniejszego Pilsa, takiego właśnie jak dostaję często w czeskich hospodach, gdzie uwielbiam tego, tego Pilsika. Hauskrecht, piwowar Hauskrecht, no ich dwunastka, jest po prostu boska. No i właśnie coś takiego, Chcę uzyskać idąc tym tropem, nie może być za ciemne. Dlatego e, zamierzam e, gotować dziś około 70 minut, może 75 to jest maks. E, do tego na pewno potem na rozlew dodam nieco witaminy C. Jeżeli nie widzieliście mojego filmu o tym, dlaczego warto dawać witaminy C do piwa, zobaczcie sobie koniecznie. Wartościowy materiał na pewno. E, no więc e, taka jest droga. Także krótsze gotowanie nieco mniej chmiel, chmielu, wtedy dałem z tego co pamiętam więcej chmielu, również na, dodatkowo na to chmielenie na zimno. Tutaj chmielenie na zimno nie będzie. No i w, teraz nie będę już więcej wymował te, tego piwa z e, poza lodówki, wtedy to zrobiłem dlatego że temperatura skoczyła i no finalnie efekt nie był taki jakbym sobie życzył, a chcę żeby było naprawdę zbliżone do tego czeskiego mojego ideału. E, tudzież piwo będzie cały czas e, trzymane w lodówce. E, chyba to będzie na tyle, tak mi się wydaje słowem wstępu na temat tego, co zamierzam zrobić. Chmiel e, Agnus, może się zastanawiacie, ale, właśnie. Stwierdziłem, że wypróbuję. Czemu nie? Goryczka wydaje mi się, że od tego chmielu jak najbardziej wystarczy. no nie ma być wyzywająca. No i również, jeszcze jedna sprawa, odnośnie chmielenia. Mam zamiar zrobić to w ten sposób, żeby najprawdopodobniej również będę dodawał jako chmielenie ciągłe. Naprawdę, może powtarzam to nieco do znudzenia w swoich materiałach zważenia, ale bardzo sobie cenię fakt, że goryczka przy tym chmieleniu ciągłym, czyli dodawaniu. Jakby odpowiednie proporcje chmielu, co tam jakby stałą wartość czasu, wydaje mi się, że naprawdę powoduje to, że potem ta goryczka jest taka przyjemna, przyciągła, nie rozmywa się za szybko, nie jest taka mega punktowa, że jest tylko uderzenie, bardzo silne uderzenie, a potem w miarę szybko, nazwijmy to, znika. Ja lubię, jak ta goryczka trochę się rozlewa po prostu po przyłyku. No i coś takiego również tutaj będę kombinował. No dobra, myślę, że to tyle. Drożne powiedziałem, chwilę powiedziałem, skład powiedziałem, e, krótsze gotowanie powiedziałem, bez fermy. No, wydaje mi się, że będzie to wszystko. E, w tym momencie to jest pierwsza część, to jest wstęp, zapowiedź tego ważenia, które nastąpi, mam nadzieję, że już w tym tygodniu. To by było na tyle, trzymajcie się, do zobaczenia. Hej!